Dzień dobry, witam Państwa w wywiadzie gospodarczym. Naszym gościem jest Pan Artur Sociński, wicedyrektor Biura Usług Finansowych Agencji Rozwoju Przemysłu SA. Dzień, Dzień dobry. Będziemy rozmawiali o finansowaniu małych i średnich firm. W przypadek ARP jest bardzo ciekawy, bo do tej pory firma była, ARP była kojarzona przede wszystkim z dużymi firmami. Wiadomo, że ARP działa na, wspiera polski przemysł, ale do tej pory była raczej uważa, uważano, że jest to firma, jest to, jest to spółka, która współpracuje z dużymi korporacjami. A tu się okazuje, że jednak ARP działa również na rynku małych i średnich przedsiębiorstw. Dlaczego ARP weszła na ten rynek? Rynek małych i średnich przedsiębiorstw ma swoje potrzeby, ma też swoje wyzwania. Małe i średnie przedsiębiorstwa praktycznie dominują w liczbie przedsiębiorstw w Polsce i wytwarzają blisko 3 czwarte PKB, stąd ich waga dla polskiej gospodarki jest bardzo duża. Z tego powodu Agencja Rozwoju Przemysłu zdecydowała się szerzej, wyjść szerzej naprzeciw potrzebom małych i średnich przedsiębiorstw ze swoją ofertą finansową. To są różne firmy, bo to są firmy działają firmy bardzo różnych branż. RP chyba nie specjalizuje się w jakiejś branży, czyli wybiera na przykład małe i średniej firmy ze sektora spożywczego, czy, czy przetwórstwa spożywczego. To są branże, nie, nie, nie ma takiego podziału na branże. Nie, staramy się dość szeroko i kompleksowo podejść do, do wszystkich podmiotów z sektora produkcyjnego, z sektora usługowego. nie. Specjalizujemy się tylko w wyłącznie wybranych gałęziach przemysłu. W naszym portfelu usług, usług finansowych jest, są, są podmioty praktycznie z każdej, z każdej branży przemysłowej i usługowej. Właśnie, bo jest to oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw jest to oferta finansowa, czyli no taką ofertę mają też, też banki. Czym oferta ARP wyróżnia się od oferty na przykład instytucji bankowych? Staramy się być podmiotem, który ułatwia małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do kapitału. Może się wydawać, że na rynku polskim jest szeroka gama instrumentów finansowych oferowanych przez różne instytucje. Jednak z doświadczeń wiemy, że wiele podmiotów, starając się o finansowanie swojego rozwoju czy, czy, czy innych działań, napotyka na szereg przeszkód, musi spełnić szereg warunków. Wiadomo, że duże przedsiębiorstwa mają dość mocno rozwinięte działy finansowe, które potrafią sprostać oczekiwaniom instytucji finansowych. Niemniej często w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Prostanie tym warunkom jest trudniejsze, stąd pomysł w Agencji Rozwoju Przemysłu, aby w dość elastyczny i łatwy i prosty sposób wyjść naprzeciw oczekiwaniom małych i średnich przedsiębiorstw. Dostosowaliśmy swoją ofertę właśnie w ten sposób, aby była ona prosta i przejrzysta i tym wyróżniała się na tle ofert finansowych innych instytucji finansowych. Mamy odpowiednie narzędzia, szybki proces decyzyjny, pożyczkowy, tak aby od pierwszego spotkania z klientem do podpisania umowy upłynął jak najkrótszy czas. No i, a jak, jeżeli chodzi o warunki, jakie przedsiębiorstwa muszą spełnić, przedsiębiorstwa, które mm. ubiegają się o wsparcie RP, wiadomo, że banki są bardzo często rygorystyczne mają bardzo jasne określone kryteria, według których mogą udzielić wsparcia finansowego. Jak jest w przypadku RP? Tutaj RP chyba ma bardziej większe możliwości jest bardziej elastyczna. Tak. Staramy się być elastyczni. Jako takie podstawowe kryteria przyjęliśmy, że. Będziemy finansować podmioty, które działają przynajmniej rok na rynku i charakteryzują się już przynajmniej pozytywnymi wynikami albo perspektywiczną zdolnością do spłaty. Chcemy finansować, czy finansujemy podmioty, które przynajmniej generują roczne przychody rzędu 4 milionów złotych. Oczywiście nasza oferta jest dostosowana do, do skali działalności firmy, im podmiot działa dłużej na rynku, jest, ma większą skalę działania, tym jakby nasze możliwości finansowe są większe. A czy są jakieś regiony, które Państwo szczególnie promujecie, czy, czy tutaj nie ma jakiegoś podziału, że na przykład bardziej po Polska południowo wschodnia niż, niż zachodnia, bardziej północ niż południe. Czy taki podział regionalny Państwo stosujecie, czy nie? Podejmując decyzję o finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, skierowaliśmy się przede wszystkim tym, gdzie najbardziej dynamicznie rozwija się przemysł, gdzie najbardziej rozwijają się firmy. Stąd na początek podjęliśmy decyzję, aby roz, rozpocząć naszą działalność w tym obszarze na Dolnym Śląsku. W marcu ubiegłego roku otworzyliśmy pierwsze Centrum Sługi Przedsiębiorców we Wrocławiu. Następnie naszą obecność zaznaczyliśmy na Górnym Śląsku w Katowicach. Dalej rozwijaliśmy się poprzez otwarcie placówki na Pomorzu, czyli w Gdyni. Ostatnia placówka otwarta w październiku ubiegłego roku to Poznań. Czyli centra obsługi przedsiębiorców już działają, są cztery. Yy, mija prawie rok, już niedługo będzie rok od, od uruchomienia pierwszej takiej placówki, czy można ten rok już jakoś podsumować? Tak, oczywiście. W ubiegłym roku na początku działania programu dla finansowania małych i średnich przedsiębiorstw e, nawiązaliśmy relacje z ponad 70 przedsiębiorcami. E, część tych relacji e, zmieniła się w podpisane i podjęte pozytywne decyzje na kwotę ponad 113 milionów złotych. Aktualnie analizujemy transakcje o wolumenie zbliżonym, więc spodziewamy się, że w tym tym roku jakby skala naszego wsparcia istotnie się zwiększy. Czyli z jakich, jakich instrumentów finansowych korzystają przedsiębiorcy? Czy to są pożyczki, czy to jest jakaś inna forma finansowania? W pierwszym kroku nasza oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw to pożyczki na cele inwestycyjne, cele obrotowe, na finansowanie kontraktów i tutaj jakby główny nasz, nasz nacisk i nasza uwaga, aby rozwijać wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w tym obszarze. Niemniej jednak nie jest to jedyny instrument, jakim wspieramy małe i średnie przedsiębiorstwa tak jak mówiłem wcześniej w marcu ubiegłego roku wystartowaliśmy z finansowaniem pożyczkowym w połowie roku naszą ofertę rozszerzyliśmy o usługi leasingowe w czerwcu ubiegłego roku zaingorowaliśmy działalność RP leasing a w październiku ubiegłego roku zaingorowaliśmy działalność spółki RP factoring jakby Rozszerzając naszą ofertę finansową usługi leasingowe i factoringowe, wychodziliśmy naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, które oprócz klasycznego finansowania pożyczkowego również oczekiwały innych instrumentów, które są stosowane na rynku i które też wspierają rozwój, jak i płynność przedsiębiorstw. Czyli właściwie wszystkie instrumenty finansowe, jakie, jakie potrzebują przedsiębiorcy: od kredytu, pożyczki, policing, factoring, czyli takie podstawowe usługi. Państwo już w tej chwili oferujecie? Tak, oferujemy. Tu jeszcze dodam, że oprócz tych podstawowych usług, nasza oferta dla małych i, małych i średnich przedsiębiorstw to również wsparcie e i pomoc w ekspansji zagranicznej dla tych firm. Mamy w, w ramach struktur Agencji Rozwoju Przemysłu powołany specjalny zespół. International Desk, który jakby skupia wszystkie kompetencje w zakresie działań poza granicami Polski, które są w ramach grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. No bo Państwo właśnie, bo trzeba bo warto o tym pamiętać, że Państwo jakby korzystacie również z tych możliwości czy, czy z tych mechanizmów, które istnieją w ramach PFR, Polskiego Funduszu Rozwoju. Tak, staramy się ułatwić kontakt, podpowiedzieć i wykorzystać czy zaoferować przedsiębiorstwom wszystkie możliwe instrumenty w ramach grupy PFR. A właśnie, czy z tych, z tych możliwości, jakie jak, 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 da, da, daje ten, ta część eksportowa czy proeksportowa, korzystają już firmy, już część jakaś korzystała? Czy na, ale na czym, na czym polega zainteresowanie tą? Tą działalnością sportową Czy to jest, firmy interesują się o strony informacyjnych, chcą wiedzieć więcej, czy, czy mają możliwość już nawet nawiązania pewnych kontaktów handlowych? Tak. Są to kwestie pozyskania odpowiednich informacji, jak i również nawiązania kontaktów handlowych z kontrahentami za granicą, Tutaj mogę podać jako przykład zorganizowane spotkania w handlowe w Kanadzie czy w Białorusi w ostatnim czasie i Wracając jeszcze do leasingu, bo wiadomo, że to jest to oferta, która jest dostępna na rynku. Ona jest bardzo popularna, bo ma, ma wiele, wiele możliwości, jest atrakcyjna finansowo i podatkowo. Czym taka oferta na przykład leasingu różni się od, od ofert, które są dostępne w, w, no, na rynku komercyjnym, oferowane przez banki czy przez instytucje leasingowe? Czym państwo oferta leasingowa różni się od takich, tego typu ofert? Przygotowując się do powołania spółki leasingowej w ramach naszej struktury, badaliśmy rynek i jedna z obserwacji była taka, że instytucje leasingowe niechętnie decydują się na leasingowanie bardzo specjalistycznych maszyn i urządzeń. Z racji tego, że Agencja Rozwoju Przemysłu ma w ramach swojej grupy kapitowej podmioty, które Wykorzystują tego typu specjalistyczne maszyny i urządzenia, więc czerpiąc też wiedzę i, i, i mając na uwadze, że takie maszyny i urządzenia też są potrzebne i, i ich finansowanie jest kluczowe dla, dla różnych firm, zdecydowaliśmy się, że oferta leasingowa będzie przede wszystkim skupiała się właśnie na Leasingowaniu tych aktywów, tych maszyn czy, czy urządzeń, które mają wysoce specjalistyczny charakter, ale mają też swoje zapotrzebowanie, zapotrzebowanie na rynku wśród przedsiębiorstw. Czyli są to, są to takie maszyny, urządzenia, które banki niechętnie leasingują, czy prawdopodobnie leasingują, tylko jest to dosyć kosztowne. A są to urządzenia bardzo potrzebne przedsiębiorcom, nie wiem, w jakichś branżach określonych, czy, czy ten leasing dotyczy określonych branż, jest to branża, branża spożywcza, wytwórcza. Tutaj przekrój branżowy jest dość szeroki, to jest bardziej specyfika różnego rodzaju skomplikowanych linii czy maszyn technologicznych, których płynność na, na, na rynku jest mocno ograniczona, czyli jakby potencjalny, grono potencjalnych nabywców na rynku wtórnych, wtórnym jest bardzo ograniczone. Czyli bardziej bardziej maszyny i urządzenia niż samochody? Czy, czy leasing samochodów państwa też jest możliwy, czy nie? Bo to jest coś, co przedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy szczególnie lubią. Bardziej skupiamy się na, na maszynach i urządzeniach, ale z tego co się orientuje leasing ewentualnie pojazdów na, na potrzeby firm też jest możliwy. A jeżeli chodzi o factoring, bo to jest usługa, która ostatnio też jest bardzo popularna, firmy potrzebują faktoringu ze względu chociażby na, na zatory płatnicze, które no dla małych, szczególnie dla małych, małych i średnich firm są bardzo dużym kłopotem. Jak się to rozwija faktoringu państwa? Spółka faktoringowa jest dość młodym podmiotem, bo, bo po zaledwie miesięcznym, więc po jakby aktualnie. Staramy się wyjść na rynek ze swoim, swoją ofertą, wykorzystując powstałe centra obsługi przedsiębiorców. Aktualnie, obecnie jest to jakby faza, faza rozwoju tego tego instrumentu. Obserwujemy rosnące zatory płatnicze, więc staramy się wyjść z ofertą, która jest maksymalnie bezpieczna. Stawiamy na tak zwany factoring pełny, gdzie pomimo ryzy ewentualnego ryzyka. Kontrahenta, płatnika, to takie finansowanie jest bezpieczne, gdyż ma swoje pokrycie w, w polisie ubezpieczeniowej. Jak są, jakie plany na przyszłość państwa, jeżeli chodzi o finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw? Widzimy, że nasz program wspierania małych i średnich przedsiębiorstw spotkał się z dużym zainteresowaniem rynku. Widzimy to po rosnących zapytaniach przedsiębiorców, jak i napływających nowych transakcjach. Stąd zamierzamy dalej rozwijać się w tym kierunku. Planujemy w najbliższym czasie otworzyć dwa kolejne centra obsługi przedsiębiorców na Podlasiu i Lubelszczyźnie. gdyż też, też widzimy tam duże zapotrzebowanie na, na finansowanie ze strony przedsiębiorstw. Zamierzamy intensywnie rozwijać usługę leasingową, jak i usługę factoringową. To w połączeniu z finansowaniem pożyczkowym zakładamy, że da duże wsparcie dla, dla, dla przedsiębiorstw i pomoże im zarządzać bieżącą płynnością, ale przede wszystkim też rozwijać się i zakładać pewne plany rozwoju. W w dłuższej perspektywie niż horyzont, nie wiem, roczny, dwu, czy trzy, trzyletni. Zamierzamy też komplementarnie uzupełniać i intensyfikować nasze działania w zakresie wsparcia dla firm w ich rozwoju za granicą. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu za wizytę w naszym studio Państwu dziękuję za uwagę. Naszym gościem był, był pan Artur Sociński, wicedyrektor Biura Usług Finansowych ARP. Dziękuję bardzo. dziękuję.